17 października 2021 roku, niedziela, 9 rano, zima, rano przymrózek, teraz już powinno być lepiej. Witamy Was z Ligoty. Dzisiaj taka rajza po naszej gminie, konkretnie po Czechowicach, Dziewicach ma być. W większości, bo nie wiem co tam potem będzie dali. Połączono z lekcją historii. Także fajnie. No, Roba lubi takie lokalne, historyczne klimaty. Więc jak najbardziej do mnie to jest wskazane. Gdyby nie to, nie jechałby na Tarajza, bo 30 km to mnie raczej nie bawi. Ale z racji tego, że interesuję się historią, czytam też książki pana Nowrotka, naszego tutejszego lokalnego pisarza. Już tam kogoś słychać, już tam ktoś jest. O! Dobry. Medialny człowiek, najbardziej medialny człowiek cyklistów, których znam. Wszelkie wyprawy grupowe, indywidualne. A jak to się twoja teraz nazywa? Rowerowo-narciarski świat. Rowerowo-narciarski świat. Bo i rowery, i można zaglądać każdy jakiś grupowy wyjazd, zdjęcia, filmy, opisy. Rowerowo-narciarski świat. Na Facebooku. Na Facebooku. A jak Roba się wbije, to też chyba. Też? No. Też, ale to stara strona się wyświetla. No, ale znajdzie się. Także można się zobaczyć na zdjęciu. Bo. No. No fajnie. A siostra się nie wybrała czasem? Nie. Co? No to dzisiaj się szykuje, że będzie taka dobra impreza, bo pogoda ma być. To jest Czechowice, Dziewice. Centrum edukacji ekologicznej. Chyba nie. Kazanie. Niedziela, ambona. Niedziela, ambona. Ja powiem, zapraszam wszystkich tak bliżej i proszę się skupić. Niekoniecznie, ale przynajmniej nie przeszkadzać. Możemy myśleć o czym innym, ale ja powiem parę słów. Pan Jacek, który dzisiaj będzie naszym przewodnikiem i później kierownik tego pięknego obiektu, który jest przed nami. Moi kochani, powiem tak, że rower ma duszę, jeśli go pokochasz, da ci emocje, których nigdy nie zapomnisz.
te słowa wypowiedział kiedyś mistrz świata Mario Cipollini, włoski mistrz świata w kolarstwie. Kochani, zwycięzca Giro d'Italia. Coś w tym jest. Mamy jedno wspólne. Kochamy, Mario Cipollini, dopowiem, wygrał 42 etapy Giro Italia i 12 etapów Tour de France. I on właśnie wypowiedział te piękne słowa. Mamy na pewno wspólne, może się różnimy pod wieloma względami, ale mamy jedno wspólne, skoro tutaj jesteśmy. Kochamy rower, my wszyscy, ja i wy. Z tego ja się bardzo cieszę. A ponieważ dzisiaj pojedziemy światem historii, kiedyś przeczytałem takie ładne bardzo zdanie, że pamięć historyczna jest tym czynnikiem, które odrzucenie uniemożliwia trwanie narodu. I to, że tutaj jesteśmy, to my udowadniamy, że chcemy trwać, chcemy być, chcemy pamiętać. A ja coś nam przybliży te wszystkie nasze tutaj odległe czasy i przekazywać wszystkie jakby historyczne zdarzenia, które tutaj się wydarzyły, także następnym pokoleniom. Może nie wszyscy, znają, mnie znają, więc no, ja nazywam się Jerzy Boczek, jestem radnym Rady Miejskiej w Czechowicach, Dziedzicach i chciałem powitać wszystkich serdecznie. Chciałem powitać wszystkich mieszkańców, panią szefową Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, która jest z nami, pani Anna Blazło. Chciałem powitać radnych, pana Jacka Cetrela, który również jest kustoszem naszej Izby Regionalnej, jest radnym również, pana Edwarda Buczka radnego i Janusza Usioka. Witamy serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie również, zarówno mieszkańców Czechowic-Dziedzic, Ligoty, Zabrzega, Bronowa. I może nie będzie łatwo, powiem, że pojedziemy też, będą też błoto, będzie też dziury, będą kałuże i tak dalej. Ale myśl i inne niedogodności, wąskie przejazdy nieraz. Ale to też jakby przez to zbliżymy się do okresu, które będziemy przemieszczać. Bo wtedy, w tamtych czasach też nie było asfaltowych dróg, też były dziury, kałuże, błoto. Dzień dobry, witam Państwa. Fajne tak połączyć właśnie rajdowanie, jeżdżenie, poznawanie historii, szczególnie historii naszej miejscowości, która ma ponad 700 lat. Czechowice, Dziedzice jako dwie osady pojawiają się pod koniec wieku XIII, a w XIV wieku zaczyna funkcjonować ta parafia, parafia Świętej Katarzyny. Pierwsze notatki, jakie zachowały się w zapisach biskupów wrocławskich, bo my podlegaliśmy jako te ziemie pod Wrocław od roku 1000 zjazdu w Gnieźnie podzielono na cztery biskupstwa. Gniezno, Kraków, Wrocław, Kamień Pomorski, późniejszy Kołobrzeg, to Czechowice znajdowały się pod Wrocławiem. Co ciekawe, znajdowaliśmy się do roku 1925, czyli zmieniały się, prawda, realia historyczne, granice, zmieniali się właściciele tych ziem, a my trwaliśmy do tego roku 1925 cały czas pod Wrocławiem. Dlaczego? Ano dlatego, że te ziemie jako Śląsk zostały przejęte przez Czechów, potem przez Austriaków, potem po wojnach pruskich przejęły te tereny Prus. Natomiast instytucja kościelna nie zmieniła po prostu zakresu. I na rzece Białce, my tam będziemy koło niebiskupstwo, kiedy będziemy na Żebraczy, była granica między biskupstwem krakowskim i wrocławskim. A dzieje biskupstwa skończyły się tylko dlatego w roku 1925, bo wydzielono dla samodzielnego autonomicznego Śląska diecezję katolicką. I my wtedy w 1925 roku weszliśmy w skład nowej diecezji, czyli diecezji katolickiej. Fajne pogody jest takie. Tym bardziej, że przecież jest coraz do tańca. No to uważaj!
Najstarszy kościół w naszej gminie. A obecny proboszcz tego kościoła studiował razem z naszym proboszczem miliardowiskim. Znają się ze studiów. Jadą rowery. Ile nas jest? 15 wyjechało z Ligoty. A tu? No, tu jest dużo więcej niż 15. Około 60-70 leży. Nawet więcej jak na tym rajdzie dookoła gminy, tak mi się wydaje. No rower. No pogoda tak. Zweryfikowała. Tutaj kanalizacja buduje. O. Też mnie to czeka. Do 30 listopada przyłącze zrobić. Ale już mam wykonawcę, już mam wszystkie umowy, tylko czekać aż przyjdą. Nawet zapłacone już. No bo to potem trzeba płacić. Ale jest to, wiesz... No ale fajnie. Gmina dotuje to też u nas. No to faktycznie to tak. Mi to bardziej przypomina... Co niedawno skończyli dopiero. Mi to bardziej przypomina meczet, a nie kościół. Ale na przykład te podlej dzwony mity w Władysławowie jest obok kościoła dzwonica. Jest. Kojarzysz? Byłem tam. Ja byłem na tej wieży. Nie da się wejść. Musza jest. Kościół Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka. Stanisław Niemczyk projektował. Ciekawa architektura. No to teraz ostatni będą pierwszy. No i mamy problem w związku z modernizacją linii kolejowej, czyli po śląsku Bany. Na trasie Trzebinia ze Brzdowice jest problem, bo stoi pociąg, czyli cuk po naszemu. Cuk, jak? Towarowy cuk i nie ma zamiaru się ruszyć. A tu się dowiemy, że jest opóźnienie pociągu o godzinę. Nie, no to tam jest kurde. Ale nie ma szans. Teraz nie ma szans. Kto robi na kolej, to wie jak wagony porozpinać. Czeka na pozwolenie, bo jest tylko jeden tor. Robert, tak my jeszcze nie grali. No, tego jeszcze nie było. Jest PKP Cargo, czyli przewozy towarowe. Thank you.
Co? Ja tam jeszcze popatrzę, jak tam pod tymi mostami. Mamy już wracamy, jedziemy przez wiatr. Nie będziemy przechodzić przez prusę koło zawy. O, widać nawet tą kamerę jest. Czechowice Dzielnice, świeżo wyremontowana ulica Prusa. A po prawej stronie swego czasu bardzo słynne na całą Polskę rafineria Czechowice. Teraz Lotos. Czechowice Dzielnice to jest sklep Kaufland, ale to nie jest żadna reklama. Tylko w tym miejscu były kiedyś zakłady rowerowe Apollo. Znane czechowickie zakłady rowerowe Apollo. A teraz będziemy wjeżdżać na wiadukt kolejowy. O, nasz dom też stary sklep. Za PRL-u był. Ale to są tereny dawnej walcowni metali Dzielnice. Te hale nie zostały wyburzone, bo są zabytkami. O, teraz jedzie fajny zabytek. No proszę. To jest klasa. O, teraz jest kolonia górnicza Familoki. Zabytkowe. Czyli tu jest Richtig Schlund. I tu są komórki ówczesne. Komórki, tak. Nie, to się inaczej nazywało. Takie stricte. Te nasze śląskie struny. Tu są nasze Familoki. Grzegorz Poloczek tak śpiewa. Tu my za bajtla razem rośli, gonili się po hołdach z gorolami, bili się z nimi. Zobacz, to pewnie były konieczne, tylko one są teraz spore. Bili się z nami, hanysy z gorolami, a jak dorośli, to już razem na piwo chodzili, do szynku. A nawet było tak, że ślązotki się żeniły z gorolami. A dziołchy po sieniach się ze synkami całowały. Tak to jakoś to śpiewał. No. Po sieniach, nie? To też... Sień to też tak... U nas też tak mówili w domu. Zresztą my w chałupie do tej pory mamy sień, a nie korytarz. Nie, teraz mam kratkę z domu, ale w starej chałupie była sień. Niestety na zimę to my zakładali takie pośrednie grube drzwi drewniane. O. Był galek i potem była sień. A między tym były takie też grube drewniane drzwi. Jeszcze tak w tej Dwarze Śląskiej też antryum go dają, ale to jest taki przedpokój bardziej. A sień to właśnie taki korytarz, co przez cały dom wszedł, nie? Tak. No. Jaki był drugi dom, tak to było za sień. Zazwyczaj... Co tam nie w sieni stał Kiżarka? Szpańska, no. Albo od Maryja też. Aha. A to na spiżarskach? To na to szafka z takim sitkiem. Aha, to co innego. No. Na spiżarkę to szpańska. Albo od Maryja też.
jest ulica Węglowa, nic nie jedzie, ale się tu musimy zmieścić. Aha, bo to jest tanie kopalnia. Tam kawałek dalej. No bo tu jest żebrać, tak. Kolonia górnicza, dzielnica, czyli Familoki. Czyżbym byli w Czechach? Kątówka idzie w niedzielę, piarunie, każdy już lubi w niedzielę. Ja myślałem, że my przypadkiem się w Czechach nie znaleźli, bo tam kątówkę było słychać. No. Nie widzę, że od naszych te tutaj te gazdromi nie będzie miał do tego długo malucha i tak opalnie. Żeby zdążył na wiatr. No właśnie. Tak, tak, Justyna Iskrzycka, brązowa medalistka. O. Wychowanka tego klubu. Tak, tak, zgadza się. U nas też mieszka olimpijczyk Niemiec. Będzie medal na pewno! Będzie medal dla Polski! Będzie 13 medal! Węgierki pierwsze, Białorusinki drugie! Brązowe! Brązowe! Przełamały tę niemoc! Mają po tylu latach medal! Na trzecim miejscu brązowe, a więc Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska. Gratulujemy! MKS Czechowice-Dziedzice, sekcja kajakowa. Tak, warto wspomnieć, Justyna Iskrzycka, medalistka Igrzysk Olimpijskich, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w drużynie. Była rzeka, Czechowice-Dziedzice swoje części tak jakby przejmują żebrat. Żebracz zaczyna historycznie znikać. Tak jak powiedziałem, pozostała tylko nazwa, nazwa miejscowa. Jest oczywiście jako dzielnica zaznaczona Żebracz, ale tej prawdziwej Żebraczy nie ma. A szkoda, dlatego że Żebracz to jest najciekawsza dzielnica na terenie naszej miejscowości. Z dwóch powodów. Pierwszy, w 1316 roku księstwo cieszyńskie przez Mieszka I Cieszyńskiego zostaje podzielone na dwa księstwa. Swoim synom daruje ziemię, od Białki, od Białej, część tak jakby wschodnią, północna, czyli ziemia oświęcimska, jest jedno księstwo, a to co tutaj mamy, czyli od Białki, od Wisły, aż po rzekę Orawice, Ostrawice, Ostrawice do Ostrawy, to był Śląsk Cieszyński. To jest tak jakby klucz całego tego naszego Śląska. To się też tak układa, jeżeli chodzi o gwary i języki. Już inaczej mówią za rzeką Białą, a już w ogóle inaczej mówią za Wisłą, tak? Goczałkowice, Pszczyna i tak dalej. My mamy swoją gwarę, która jest bardziej strzeszczona. Więcej jest tam czeskich naleciałości niż niemieckich, co jest na przykład właśnie chociażby w tym, co jest za Wisłą. Kraina jest też wyznaczona takimi bardzo ciekawymi, legendarnymi nazwami. My mieszkamy w krainie w Żabim Kraju, prawda? Czyli tu od rzeki Białej idziemy praktycznie aż po tą właśnie rzekę Ostrawicę, po Wisłę, Ustroń, Zebrzydowice, Landek, Chybie, Międzyrzecze, Zabrze, Gronów. To wszystko są właśnie miejscowości wsi Żabiego Kraju. A od rzeki Białej w kierunku właśnie tam na Oświęcim, nawet na Zator, bo Zator też był wchodził w części, jako część księstwa oświęcimskiego. Potem nawet powstaje w XVI wieku samodzielne księstwo zatorskie.
zobaczcie, kilka dni temu z dniem rysowania, także bardzo dobrze to policzyć, prawda? No uwaga, jedziemy teraz w Piszutę Katarzynie. To było wybudowane w czasie wojny w 1942 roku w Słupie Swoim. Nowa Obrocica jest dokładnie 15 lat. Taka Piotkowa Słowacja. I z wytnymi. Zareglować. Jadymy na zot. Hodowcy byków, tak, którzy wystawiali tutaj swoje najlepsze okazy do sprzedaży. Oczywiście były zagrody, gdzie sprzedawano owce, krowy, konie, ale generalnie był tutaj organizowany byczy targ. Jak Państwo sięgniecie gdzieś tam do, nie wiem, chyba do 10 lat Gazety Czechowskiej, napisałem taki artykuł, gdzie nawet były zaprezentowane te limity, ile byki kosztowały, ile jałki, krowy, tak dalej, tak dalej, opłaty targowe. To wszystko mniej więcej łączy się wraz z upadkiem Cesarstwa Austro-Węgierskiego już za czasów II Rzeczpospolitej, nie tylko po prostu normalnie tam byli. Wiecze targi odbywały się, proszę Państwa, w soboty. Tylko tutaj taką małą rundkę, jak ktoś chce, proszę bardzo, jak ktoś nie chce, to nie koniecznie i pomalu. A tam było taka obiady, ale tu obiady gotowane. Bardzo ciekawe, historycznie budynek nie zmienił się. Pięknego modelizmu, czyli architektury okresu 20-lecia międzywojennego. Mamy tutaj jeszcze przykład dom robotniczy, który minęliśmy. Będzie obchodził niebawem w 1925 i 2020.
kawy, które tutaj się znajdują. Bomby spadają na rafinerię. Od razu Państwu powiem, że nie czyną praktycznie żadnych strat, poza kilkoma jakimiś tam uszkodzeniami porowi jednego zbiornika. Pierwsza sprawa to taka, że panu Jackowi wszyscy bardzo, bardzo mi się dziękujemy i okażmy dobrą czynę do sprawy. Dobra, jedna bardzo ważna sprawa. Panie Jackowi, dziękujemy. Super, super, za tyle wiedzy normalnie. Jestem tylko wrażeniem to wszystko. Druga sprawa bardzo ważna. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, wszyscy bez żadnego wyjątku, mam informację, zaproszeni są do Centrum Edukacji, tam będą, każdy otrzyma bon i każdy będzie mógł, zasłużył na to, zjeść wodny posiłek. Zapraszam bez znaczenia, czy ktoś się zapisa na właściwą listę, czy na tak zwaną rezerwową. Wszyscy zasłużyli na posiłek, mam informację, zapraszam wszystkich, jak jesteśmy. Tak, no to Witam już z Ligoty, z dzielnicy Nowy Świat, tak, dzięki książkom pana Zdzisława Nowrotka. Generalnie rzecz biorąc polecam również jego stronę internetową, tam te książki też są opublikowane. Moja rajza trochę się kończy dzisiaj wcześniej. A z racji tego, że no fajnie to tam było w tych Czechowicach, fajnie ten pan Jacek opowiadał, z tym, że no większość tych faktów Roba wiedział. Z racji tego, że sam interesuje się historią lokalną, ale zawsze posłuchać jest warto mądrzejszej głowy, bo on jest kustoszem Izby Regionalnej w Czechowicach. Jeśli chodzi o sprawy takie rowerowe, no to pojawił się mega problem z racji tego, że pękła mi przednia opona. Pokazują się już włókna, sznyty tak zwane. No więc podjąłem decyzję, żeby jak najszybciej wrócić jednak do chałupy za chwilową. To pęknięcie po korzach, albo jak już dojada do domu, albo teraz już. Tak więc sytuacja jest trochę podbramkowo, byś powiedział. O, widać. No słuchajcie, tak to wygląda, więc widać, że to idzie dość fest. Tutaj już te sznyty się pokazują. A jeśli jest coś takiego, no to nie ma co już ryzykować. Więc z tym oto akcentem, o, jest wybrzuszenie już. Z tym oto akcentem kończymy ta rajza. Mam nadzieję, że swojej chałupy dojada, już widzę nawet swoja chałupa. Także dziękuję wam wszystkim za uwagę i do zaś. Chałupie będą w szoku, że ją tak w czas przyjechał.